Witam wszystkich serdecznie. Chciałem Wam pokazać, jak działa mój kociołek firmy Elektromet, który zakupiłem sobie w listopadzie w zeszłym roku, czyli 2017 roku. Jadę obecnie na opcji PID i muszę Wam się pochwalić nowym ekologicznym paliwem, które zacząłem stosować od zeszłego roku, od grudnia. Paliwo się nazywa Warmo pelet węglowy. Palę takim peletem węglowym. On ma bardzo wysoką kaloryczność, nawet do 30 megajouli na kilogram. I w porównaniu teraz z takim peletem, na przykład drzewnym, który teoretycznie chyba ma 19 kilojouli, tam jest na nim napisane, lub tak zwanym ekogroszkiem, który nie wiadomo ile ma tak naprawdę, to paliwo, które zacząłem stosować od tych 2 miesięcy, po prostu te obydwa paliwa, które wcześniej stosowałem, no nie mają z nim najmniejszych szans. Tego peletu zsypałem około 165 kg na tydzień, czyli na 7 pełnych dób. 7 razy 24. I ogrzewałem sobie tylko około 120 metrów. Czyli sam dół, góra w ogóle nie była ogrzewana w domu. Tego paliwa... przepraszam, przy temperaturze 45 stopni, przez co mi tam narobiłem sobie przez to troszkę problemów, ale już te problemy sobie porozwiązywałem. Tym paliwem znowu też paliłem około 110 metrów przy 50 stopniach i też mi go wychodziło około 160-170 kg na 7 pełnych dób. A paliwo Warmo od momentu zaczęcia stosowania i ustawienia sobie dobrze pieca, paliwo Warmo wchodzi mi do zbiornika 120 kg i w zależności od temperatury, na przykład przy temperaturach plusowych, do plus 5, do plus 8, wychodziło mi przy 120 kg 8 dób 8,5 doby, czyli 208 godzin mniej więcej za 120 kg zasypu. Paliwo jest bardzo suche, ma bardzo dużą wydajność. Łatwo jest piec ustawić na tym paliwie, dużo łatwiej jak na tych innych. No i jak na chwilę obecną jadę już na tym paliwie trzeci miesiąc praktycznie. Prawie że trzeci miesiąc jadę na tym paliwie i nie chcę żadnego innego na chwilę obecną widzieć w moim piecu. Pali się pięknie, zaraz Wam pokażę, jak się pali. Dobija temperaturę bardzo szybko, no bo samo przez się jest wysokokaloryczne. Pompeczkę mam ustawioną na 6 wacików, fajnie mi wszędzie dogrzewa. Boiler mi chodzi na grawitacji, mimo to, że jest pompa. Także i wykładam sobie płytki. Od momentu, kiedy zakupiłem to paliwo Warmo, zdecydowaliśmy tutaj z żoną, że wyłożymy sobie płytki. Piec mam taki pozalewany. Jeszcze po tych innych paliwach, a zwłaszcza po pelecie drzewnym, nie? Po pelecie drzewnym. A pali się, pelecik Warmo pali się tak. Zaraz Wam pokażę. Pali się bardzo ładnie. Wypala się praktycznie do zera. Popiołu to zostaje tyle, o ile dosłownie ten pyłek, tylko mówię, musi być dobrze piec ustawiony, bo walczyłem troszkę z ustawieniami. Ja mam palnik rynnowy u siebie, więc troszkę ciężej mi jest, bo na palnikach retortowych, jak rozmawiałem z kolegami, to dużo łatwiej jest mi ustawić to niż na palniku rynnowym.
Także tak to wygląda. Przy opcji, bo w tej chwili jadę na pidzie od 2 tygodni, przy opcji ręcznych ustawień potrafiłem przy temperaturze od 0 do plus 5 do plus 8 na ręcznych ustawieniach potrafiłem zejść nawet do 14 kg na dobę przy tym pelecie, przy czarnym złocie tak zwanym, tak je nazywam, potrafiłem zejść do 14 kg na dobę przy ogrzewaniu 172 metrów powierzchni domu, gdzie góra nie jest umeblowana. Czyli ogrzewam tak naprawdę jeszcze większą powierzchnię tam, bo tak jak mamy meble w domu czy coś, one się nagrzewają, potem oddają ciepło i tak dalej, nie? Także bardzo polecam paliwo Warmo. Są nieporównywalne, mimo to, że jest stówkę, załóżmy, czy tam 1,5 stówki droższe od tego tak zwanego peletu, bo od groszku nie jest droższe, bo jest tańsze od groszku. Polecam paliwo Warmo, bo się po prostu opłaca. Do tego paliwo Warmo nie spowoduje Ci zerwania zawleczki na ślimaku, co też jest bardzo ważne, bo ono się po prostu, jeżeli gdzieś się zablokuje, to się zgniecie bez najmniejszego problemu. W tym paliwie nie znajdziecie Państwo żadnych takich rzeczy jak śruby, bolce, sworznie, kamienie i tym podobne rzeczy. Po prostu nie ma tego w tym, bo to jest nierealne, żeby to było. Oni to przeciskają przez matrycę i po prostu nie da, nie, fizycznie to jest niemożliwe, bo by po prostu im się zepsuła maszyna i od razu by znaleźli to, że jest tam jakaś śruba, kamień lub coś innego. Przy tym paliwie od momentu, jak zacząłem stosować, cały piec, włącznie z kominem, ze wszystkim, jest gorący. Co nie można powiedzieć o innych paliwach. Czego nie można powiedzieć o tym paliwie zwłaszcza. No o tym było troszkę lepiej, na tym było troszkę lepiej, ale niewiele. Jest wszystko gorące, komin gorący, wszystko gorące. Bardzo ważną rzeczą jest też przy czyszczeniu pieca, żebyście sobie regularnie też czyścili czujnik temperatury, tutaj jest. Tutaj jest ta temperatura, czujnik temperatury spalin. Ponieważ jeżeli będzie brudny czujnik temperatury spalin, to będzie Wam wentylator dawał bardzo dużo powietrza, przez co będzie Wam wychładzał dosyć mocno piec i wahanie temperatury będą bardzo duże. Wahania temperatury będą bardzo duże. Teraz wejdziemy sobie w menu instalatora. Współczynnik podawania sobie troszkę podam, dlatego że się zrobiło troszkę zimniej. I tak go zostawiam. Teraz mam tutaj, ja sobie zapisuję dokładnie w zeszycie, kiedy załadowałem. Ostatnio załadowałem 27, czyli to była sobota. O 7 rano, 8 razy 15 to jest 120 kg. 27 to była sobota? Chyba sobota. Już nie pamiętam, czy to była sobota, czy piątek. Ale mniej więcej wystarcza na 7 pełnych dób. A tutaj mamy naszego pieska, który jest w ciąży i niedługo będzie miała małe dzidziusie. Jak ktoś będzie chciał fajnego pieska, to polecam. Dziękuję teraz za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam.